Hello! Dziś wymyśliliśmy nowe ćwiczenie, prawda? Zwłaszcza wtedy, kiedy Gabryś jest trochę śpiący lub markotny, robimy po prostu przysiady. Żeby było łatwiej, robimy je z krzesłem. Dlatego dziś pokazujemy, jak się robi przysiady na krześle oraz inne tego rodzaju ćwiczenia, które można wykorzystać do swojej aktywności, prawda? No więc, pierwsza. Stopy muszą być na szerokość bioder i ćwiczymy, Gabryś. Raz, dwa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11. Kolejna rzecz, żeby potrenować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To się podoba. To lubi każdy bobas. Tego rodzaju ćwiczenia wykonujemy i to lubi każdy bobas, prawda? W ten sposób można spędzać aktywnie czas oraz spędzać fajny czas z dzieckiem. Również aktywny. Najważniejsze to zapytać się lekarza, żeby mógł powiedzieć, czy wolno wykonywać już ćwiczenia. Gabryś ma 12 tygodni, więc jestem 12 tygodni po porodzie, po cięciu cesarskim, my już się doskonale czujemy, możemy już wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prawda? Poprosimy o jedne ćwiczenia na macie. Zrobimy? Ponieważ ważne jest też to, prawda, Gabryś? Ponieważ ważne jest też to, że kiedy nosimy takiego małego smyka, trochę mamy przeciążony kręgosłup. Dlatego robimy też ćwiczenia na kręgosłup, prawda? Lub pompki. A pompki wyglądają następująco. Pokażemy, Gabrysiu? No to pokazujemy. O, tak. I rozciągamy kręgosłup. Tak, wiesz, poczekasz chwilę. I jeszcze kolejna seria. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Oraz nasze ulubione ćwiczenie na mięśnie boczne. I będzie w tym czasie zabawa również, prawda? Tak, lubisz takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
spodu noga też powinna się tak znaleźć. Dawić. Próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super, prawda? Można trenować razem z dzieckiem. Tylko najpierw, zanim zacznie się trenować wszystko, to trzeba skonsultować się z lekarzem koniecznie. Wszystkie ćwiczenia można oczywiście wykonywać i to jest bardzo ważne, żeby trenować. Można te treningi przeprowadzać również ze swoim maleństwem. To jest również forma spędzania wspólnego czasu, ale zanim się zabierzemy po porodzie do ćwiczeń, warto skonsultować się z lekarzem, a przede wszystkim z rehabilitantem, czy na przykład blizna po cięciu cesarskim jest już na tyle zaleczona i zagojona, że można wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. U nas jest wszystko ok, więc możemy trenować. Jest to super czas, prawda? Tylko dla nas.